Dzień dobry. W tym filmie chciałem zająć się twierdzeniem, które można nazwać twierdzeniem o stycznej i cięciwie okręgu. No i dany jest okrąg i prosta styczna do niego. Punktem styczności jest punkt P i z tego punktu P wyprowadzono cięciwe PD. No i twierdzenie mówi, że kąt pomiędzy prostą styczną a cięciwą, czyli kąt DPA, jest równy kątowi, pod jakim łuk PD widoczny jest z dowolnego punktu na okręgu, to znaczy jest kąt DPA jest równy kątowi wpisanemu opartemu o łuk PD. Więc taki fakt mamy udowodnić. No i żeby to zrobić, to musimy troszeczkę urozmaicić nasz rysunek, zaznaczyć sobie punkt O, środek okręgu. No jest rysunek wykonany ręcznie, więc może być nie do skali, nie w skali, i poprowadzić z tego punktu O promień do punktu P ze względu na styczność. Kąt APO jest kątem prostym. No i drugi promień do punktu D, tak żeby trójkąt DOP był trójkątem równoramiennym, no bo te dwa boki tego trójkąta to są promienie. No i teraz, jeżeli kąt APD oznaczymy sobie przez alfa, albo DPA oznaczymy sobie przez alfa, no to ponieważ kąt APO jest równy 90 minus alfa, jest prosty, to kąt DPO jest równy 90 minus alfa. No a ponieważ ten trójkąt jest równoramienny, to kąt PDO, czyli ten kąt, jest równy temu kątowi. Tak? A zatem kąt DOP jest równy 180 minus 2 razy 90 minus alfa, czyli 2 alfa. No, czyli kąt środkowy oparty o łuk PD równa się 2 alfa. No i ze znanego twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym opartych o kątach wpisanym i środkowym, opartych na tym samym łuku. Pewnie w którymś z następnych filmów przypomnę dowód tego twierdzenia. Kąt DBP ma dwa razy mniejszą miarę od kąta DOP, czyli miarę równą alfa, i tym samym nasze twierdzenie zostało udowodnione. Faktycznie miara kąta DPA i miara kąta DBP, tu jest błąd, DBP, miary tych kątów są takie same.